Dzisiaj troszeczkę wieje, niedziela, tak jak poprzednie dni, bardzo wietrzna. Mirek ma umówione dzisiaj dwa tandemy. Czekamy do godziny 18. Jeżeli ścichnie, to loty się odbędą. Jeżeli nie ścichnie, trudno. Trzeba to będzie przełożyć na koniec następnego tygodnia. To jeszcze jest z nami jeden pasjonat. Ale od latawców. To jest on w całej okazałości. To już ktoś z Państwa wczoraj leciał, tak? Dwoje nas. A jakie wrażenia? Super. Super. Tak, pięknie. Zaskoczony byłem bardzo tym, że tak po prostu szybko się wspinał. No bo to tak jest przy wietrze zawsze, jest krótszy start przy wietrze. Jak jest cisza, to ten start musi być wtedy dłuższy trochę. A to tak mi stąd i zowąd przestało drżeć. Już się takich atrakcji jeszcze nie mieliśmy. Byliśmy na parku linowym. Ale wszystkiego trzeba spróbować. Na Tyrolce. No. Bańkowej. Moja paralotnia to pierwszy raz. Ja widziałem też taką karuzelę, że wyciągają tam na 100 metrów w górę na tym słupie. Potem nagle te siedzenia odpadają na linach, kręci się karuzela. Później ich wciągają z powrotem, no i spadł na dół 100 metrów. Tak jak ja sobie zrobiłem zdjęcie, sam z tyłu, żeby było widać ciebie cały sprzęt. O. 5 minut dla prasy. To ja nie wiem, czy to tak ja sapię, czy to pan. Nie to. No, teraz trzeba troszkę. Madziu, poluzować mi tutaj trzeba. Ale przedni aparat mam gorszy. Wszystko będzie dobrze, spokojnie. To się zbliża. Trymery równo. Jest od śmigła. Przy tej sile wiatru to Mirek leci bardziej do góry niż do przodu, ale tam halsuje i delikatnie do przodu się przesuwa.
Już osiągnął chyba 500 metrów. Mirek dzisiaj z prawym kręgiem. Jakie wrażenia? Super. Fajnie. Co super, było widać? Było widać Zamość? Było widać Zamość, Żółkiewkę, wiatraki, Nielisz, zakręty Wieprza. Meandry wszystkie. Tak, tak. Super. Polecam. Tobie, Mirek, wpadła mucha? Tak. Do oka przy samym lądowaniu. Ale to dobrze, nie chrabąż to tam. Stresujesz się? Nie. Zapnij. I żeby troszkę docisnęło. Okej. Super. Chodź, śmigła. Jest to śmigła. Chcesz się trzymać, tak? Tak, tak. Tu się możesz trzymać. To nie zegnij. Do akompaniatorem był. No i Mireczek się melduje na kręgu nadlotniskowym w prawo dla odmiany. O, leci na Księżyc, już ma blisko. O, minął. Uważajmy teraz. Bliżej bramki tutaj zapraszam, żeby miał Mirek więcej miejsca do lądowania.
wytnij sobie pas. Poproszę o wrażenia. Myślałem, że będzie trochę strasznie, a nie było w ogóle strasznie. I ładnie wyglądało wszystko. Ładnie, tak. Także chciałbyś jeszcze raz? Nie wiem, ale może w innym miejscu. No tak, tak. No ale sam lot nie był straszny, prawda? Nie.